Witam. Wśród głównie AVR-owców krąży mit, jakoby to był wielki problem z zasilaniem 5-woltowym, z urządzeniami, peryferiami 5-woltowymi podłączanymi do armów. Jest to totalna bzdura. Po pierwsze, istnieją army, które są zasilane z 5V, ale jest ich niewielki asortyment, więc temat pomijam. Ale jest inna ważniejsza rzecz. Wszystkie army, jakie znam, czyli mówię tu o LPC STM32, tolerują napięcia 5V. Niestety nie na wszystkich pinach. Jako że generalnie robię wszystko na STM-ach, o LPC już zapomniałem, to na nich skupię swoją uwagę. I od razu powiem, że mówienie tych bzdur, rozsiewanie plotek, niczym jak to robią pisowcy nadal, chociaż są przegrani, przegrali, to oni myślą nadal, że są wygrani, no dobrze im nie służy, bo generalnie dąży się do coraz to niższych napięć zasilania i dużo peryferiów, na przykład wyświetlacze graficzne, TFT kolorowe i wiele innych toleruje tylko 3 V. W praktyce powiedzmy te 3-6 V. Więc muszą stosować konwertery. Kto używał na Arduino jakichś wyświetlaczy, wie, o czym mówię. No, też jest często nie wiedza, tylko niechęć czytania noty katalogowej i do układów, które tolerują 5V, łącząc je z Arduino, używane są konwertery. No, większej głupoty nie ma. Rozumiem, jak jakiś tam amator w garażu sobie coś tam robi i taką bzdurę popełni, ale to się pojawia na, wydawałoby się, poważnych stronach internetowych. Ale wracamy do naszych armów. Rzeczywiście, w wypadku starych konstrukcji mamy tu F1. Nie jest aż tak kolorowo. Tu, gdzie mamy FT, co dalej jest wyjaśnione, to są to piny akceptujące, tolerujące 5V. W praktyce do 5,5V. To też jest napisane gdzieś w nocie. No i jak tu popatrzymy, tu mamy dużo, jak widzicie, pustych pinów. Nie chodzi oczywiście o piny zasilające czy oscylatora, ale tu mamy jakieś porty, które, jak widzicie, nie mogą pracować z napięciami przewyższającymi napięcie zasilania. No właśnie, tolerowanie 5V, nietolerowanie. Te, co nie tolerują, to one akceptują napięcie zasilania plus 0,6 V. To też sobie w nocie można doczytać. No i tu widzimy, sporo tego jest, na przykład USART2, linia tu akurat RTS, czy tam CTS, nie akceptuje 5V. Tu, jak widać, timery, linia TX, USARTA2, RX, USARTA2, TX powiedzmy, że nas nie obchodzi, ale gdy pracuje jako port wyjścia, to już może być problem. No rzeczywiście nie jest tu kolorowo, ale kto teraz buduje na przestarzałych F1 nowe konstrukcje? Powiedzmy, że to może być problem dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę z STM32, bo osobiście bym polecał właśnie zacząć od tych mikrokontrolerów, bo jest o nich bardzo dużo materiałów, dużo kursów darmowych, lepszych, gorszych, ale jest tego naprawdę dużo i łatwo zacząć. Ja zresztą taką strategię przyjąłem, że rozpocząłem od tego, o czym najwięcej piszą, choć w momencie, kiedy zaczynałem, one już były przestarzałe, ale pozwoliły mi się
zapoznać ze stemami. Jak widzicie, sporo portów akceptuje, bo widać, jest sporo tu tych FT, no zasilanie to wiadomo, możemy pominąć, ale też mamy tu na przykład to SPI1, tak, zegar nie akceptuje, akurat zegar, no może być to tryb slave, także no tu faktycznie można powiedzieć, że szału nie ma, ale mówienie, że jest problem, to też bym tego tak nie traktował, bo no jedynie trzeba zwrócić uwagę, żeby zanim coś tam podłączymy, żeby sprawdzić, czy na pewno nie będzie problemu. Problemów nie ma z najnowszymi, czyli powiedzmy z tymi G i C, G0, C0, ale wziąłem staruszka, też już w sumie staruszek, ale mam dużo, spore zasoby, o tu macie to FT wyjaśnione, zresztą tu jest akurat pod tabelką gdzieś opisane o F5. I tu już jest inaczej, patrzcie. Praktycznie przewijam wszystko, no zasilania, no to nie będą akceptować, bo to jest do tam 3 ileś volta. Resztę będzie pewnie osobno omówione gdzieś, ale zobaczcie, jak przewijam, to poza zasilaniami, to wszędzie widzę FT, czyli tolerują na wszystkich pinach 5 V. No. I co, AVR-owcy ze klapkami na oczach, co wy na to powiecie? Ja nie muszę stosować konwerterów do jakichś tam wyświetlaczy, kart SD, a wy musicie. I w przeciwieństwie do tego, co wciskacie ciemnotę, że ja muszę mieć jakieś konwertery do układów 5-woltowych, no to jak widać, nie ma takiej potrzeby, bo nowsze procki to na wszystkich pinach tu po prostu akceptują te 5 V, a tylko starsze konstrukcje na części pinów nie akceptują, na większości akceptują. No więc co wy powiecie na ten temat? Jestem ciekaw. Jest taka mała pułapka i tu już powiem wam z praktyki, bo w notach o tym nie piszą. Wejścia ADC często jest opisane, że tylko do napięcia zasilania. Nieprawda. One, znaczy jak jest rozpiska, że w trybie ADC nie akceptują 5 V. To nie jest tak, że one się uszkodzą. Chodzi o to, że w tym momencie i tu mogą być dwa scenariusze. Już nie powiem wam konkretnie, która rodzina jak się zachowywała, ale jedne, gdy przekroczymy to napięcie, pokażą nam maksymalną wartość po przetworzeniu, czyli to jest 3FF, no 4095. Ale widziałem też inne zachowanie. Niejako ta wartość jakby się zawijała, czyli po przekroczeniu tego napięcia zasilającego, powiedzmy 3 V, jakie przekroczyliśmy trochę, to zaczął jakby mierzyć od zera. Czyli znowu zaczęły się pojawiać wartości 0000 i tak dalej w górę. Do iluś tam. No i to jest trochę gorsza sytuacja, bo wtedy nie wiemy, czy my mierzymy napięcie powiedzmy tam 0,5 V, czy mierzymy 4 V, czy tam 4,5 V na przykład. I z tym jest gorzej. Tu w tym momencie trzeba zadbać, aby to napięcie na przetworniku nie przekraczało dopuszczalnej granicy, bo nas po prostu oszuka. A jeśli pokaże wartość maksymalną, no to akurat nie ma problemu. W obu przypadkach nie grozi to uszkodzeniem układu, tylko po prostu złym jego działaniem, złymi wskazaniami. I co sądzicie o tych
mitach, jaki jest cel tych mitów, czy to jest niewiedza, czy to jest świadome działanie. Ja stawiam na niewiedzę. Ktoś gdzieś coś usłyszał, że można uszkodzić, jak się da napięcie wyższe, a prawda jest inna, bo dotyczy to na przykład niewielkiej liczby pinów, albo w wypadku nowych praktycznie żadnych. Wszystkie piny akceptują tą logikę 5-woltową. Mam nadzieję, że rozwiałem pewne możliwości. Do usłyszenia. No i oczywiście dziękuję za wszelkie kawy, wsparcie, lajki. I do usłyszenia na kolejnych filmach.